I jeszcze listopad się nie skończył, a już w radio świąteczną muzykę puszczają. Magda, przestań się denerwować. No przecież to trzeba odpowiednio wcześnie właśnie się przygotować, żeby potem wejść i poczuć ten nastrój. Ja jestem bardzo zmęczona świątami. Ale co ty opowiadasz? Przecież to sobie wystarczy wszystko zaplanować. Ja tam lubię to szaleństwo świąteczne. Pieczenie, gotowanie, prezenty. Tak, masz rację. Muszę wszystko sobie dobrze zaplanować i podzielić obowiązki. Słuchaj, ja to już na przykład latem mam temat prezentów zamknięty. Ustalone co, dla kogo, gdzie. Potem to właściwie tylko kolorowy papier, kokardy. Popatrz. Nasz szef tu stoi. A co on tutaj robi? A może go podwieziemy? Zapraszamy. Słuchajcie, dzięki. Żeście się zatrzymały, naprawdę taki mróz, że jasny. Jest tak zimno, że nie słyszę własnych myśli. Ale to nie ma sprawy, panie dyrektorze, my mamy świetny temat, właśnie o świętach rozmawiamy. Nie cierpię świąt. Ale co też listopad, a w radio już świąteczne piosenki. No trzeba poczuć ten nastrój, słuchajcie. Tak, a skrobała kiedyś pani ryby do wannie? A całe mnóstwo. I co z łuskami? Jedna do portfela, żeby się potem pieniądze cały rok trzymały. Jedna do portfela, a ja w czerwcu w praniu jeszcze znajdę. To trzeba porządnie posprzątać. O, a co robicie z igliwiem? Bo mnie denerwuje potem, ciągle wychodzi. Ja po świętach biorę pensetę i wybieram sobie. I wspominam święta. Jedna igiełka, druga igiełka. A, tam tragedia. Nienawidzę świąt. Nie, no nie da się tak mówić, panie dyrektorze. To jest fantastyczny czas. Kolędy, prezenty. Pani Magdo, może mi pani włączyć podgrzewanie fotela? Nie wiem, szkoda. Co byście chcieli dostać pod choinkę? Ja bym chciała dostać smartfona. Ja poprosiłem o Xboxa. No, a ja chciałbym deskorolkę elektryczną, ale nie byłem zbytnio grzeczny. Więc nic z tego. Rodzice kupują mi program komputerowy do nauki niemieckiego. A mówiłam, żebyś się w końcu zaczął uczyć. Mówiłaś. I co z tego? Ale wymyślacie prezenty. Ja bym była zadowolona, gdybym dostała zwykłą planszówkę. Grę planszową? Też mi coś ale wymyśliłaś. Ja bardzo lubię planszówki. O jaką grę ci chodziło? No co z wami? Przecież to nie byłaby niespodzianka, a ja bardzo lubię niespodzianki. Słyszałaś, o czym nasze dzieciaczki rozmawiają? Słyszałam, im to się w głowach poprzewracało. Za naszych czasów. No właśnie, za naszych czasów. Czasy jak czasy, drogie panie. Może to nam się zmieniło podejście do świąt? Nam się zmieniło podejście do świąt? Słuchajcie, przykład idzie z góry. Teraz chcemy mieć wszystko na cacy, o hichach. Kupione nowiutkie, przywiezione do domu, ze sklepu, z netu najlepiej, żeby z fotela się nie trzeba było ruszać. No tak, ale nadgodziny robią swoje, kiedyś się tyle nie pracowało. Ja pamiętam, jak gotowaliśmy razem, przygotowywaliśmy kolację, ja robiłam łóżka. Wyszły jak pierogi, ale wszystkie tak smakowały. A ja pamiętam, jak na święta dostałam relaksy. Co? Jakie relaksy? Nie wiecie, co to są relaksy? Nie. Buciki pod kolanko, ze skóry niemar naturalnej, śniegu ani wody nie przepuściły. No, kiedyś to był śnieg. A karpie w wannie pamiętacie? No pewnie. No ja dzięki nim się kilka dni mogłem nie kąpać. Kinga, proszę za mną. O kurczę. Ciekawe, co przeskrobała. No właśnie. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się trochę ze Snape'em. Zobaczcie, co znalazłam. O, miś. Jakiś taki dziwny. Taki brzydki kolor. Nie ma nosa. Ma brzydka. Ma brzydka. Tego
Pierwszego misia dostałam na prezent pod choinkę, jak byłam dzieckiem. Byłam młodsza od was. Ach, co to były za święta. Mogłabym go pożyczyć? Chciałabym pokazać go mamie. Oczywiście, ale pamiętaj, dbaj o niego, bo to bardzo wyjątkowy miś. Dziękuję. Dziewczyny, dalej do sprzątania! Pamiętacie? Mamy gości! Ja nie będę ciągle sprzątała po Izie! Stół mamy sprzątnięty i nie interesuje mnie, jak to zrobicie. Wstawaj! Gosia! A co ten misi tutaj robi? A, przyniosłam go z biblioteki. Jej, czuję się mało dziś, gdzie się znalazło, nie? Izo! Mamo, zobacz, co to było w bibliotece. W bibliotece? Miś? Gosia, no przecież nie mam czasu. O, witamy! Dzień dobry! Mamy ciasto już mamy gotowe. Cześć! Cześć, Pawełek! Ja chciałam aniołka! Ale ja byłam pierwsza! Przecież za chwilę ci da. Dziewczyny, kto to będzie sprzątał teraz? Wykazać. Proszę. O, ile posypek do dekoracji. Zobacz, jakie lukry. One są normalne. Gaze upon the sky. Christmas on my mind. Somewhere from a place up high above, there's a song of love traveling afar, seeking us to warm up every heart to be. Dobry wieczór. Wesołych świąt! Mamy pierniki. Wejdźcie, proszę. Co, zmęczona? Zmęczona? To mało powiedziane. Słuchajcie, jestem zmęczona, wściekła i zrezygnowana. Lampki miały być sprawdzone, za chwilę ubieramy choinkę i kurczę, nic nie działa.
I co my teraz zrobimy? Tak mnie denerwuje. Ciociu, mnie on pomógł. Tobie może też. Wejdźcie, chodźcie. Zapraszam. Robimy coś do picia. A może gniazdko się zepsuło? Sprawdzaliście? Jakie zrobili gazetki. Rodzice wyjątkowo zaangażowali się w tym roku. A ty co w ogóle mnie słuchasz? Dzisiaj była próba mody mikołajkowej. Ale ta kawa dobra. Zaczyna się od przygotowania pysznego, maślanego ciasta drożdżowego. Zaczynamy od podgrzania mleka. Pamiętajcie, że mleko ma być tylko podgrzane. Ja mleko sprawdzam zawsze palcem. Dzień dobry, możemy? Dzień dobry. Proszę bardzo. Pani dyrektor, przyszliśmy do takiej wdzięcznej roli. Chcieliśmy się spytać o fundusze na nagrody za konkursy świąteczne. Niestety nie ma funduszy. Jak to nie ma? No ale dzieci pracują, nauczyciele? Rodzice? Obcięto nam fundusze, muszą wystarczyć dyplomy. Dyplomy, no mów, no, tylko nie na święta, muszą być prezenty, chociaż takie prezenciki. Choćby takie, malusieńkie. No ale nie ma. Co się dzieje? Panie dyrektorze, przyjdźmy tutaj w kwestii finansowej. Chcieliśmy spytać się o fundusze na nagrody za konkursy świąteczne. A, nie ma i nie będzie. A choinka w holu ktoś kupi świeżo? Zwariowała choinka? Świeża? Ile to kosztuje? Bierzemy sztuczną, trochę się ją odświeży, dezodoranci, będzie dobrze. Ale panie rektorze, może któryś z rodziców zetnie w ogrodzie? No, wytnie w ogrodzie i co jeszcze? A igliwie, kto to będzie wszystko sprzątał, osadzał? Nie, to jest niemożliwe. No, a magia świąt, zapach świerku? Ale niech pani zapomni, jakie Boże Narodzenie, jakie magia świąt. Nie ma funduszy, nie ma pieniędzy. Gdzie? Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Thank you.
jednak żywa. Jak to się stało? No cóż, ktoś nam pomógł. Kto? Dobrzy ludzie. Serio? No to ja pani też pomogę. Dziękuję, Świetnie. Dziękuję bardzo. Nadszedł ten wspaniały, cudowny czas. Rodzina, prezenty, te lampki na choince, no super. Tak? Ale mój świąteczny nastrój prawie znikł. Wystarczy spojrzeć na ten pusty stół. No cóż, nie jesteśmy zbyt radośni. No ale właśnie, słuchajcie, jak to? Same dyplomy dzieciaki zrobiły przecież tyle wspaniałych prac. Zaraz, zaraz. Ale o co chodzi w tych świętach? Jak o co chodzi? No o atmosferę. O, o, o. A ona zależy od nas. Ho, ho, ho! A to co? Świąteczny cud! Super, super, świetnie! Skąd to macie? Ktoś nam pomógł. I dlatego wszyscy kochają święta. To jest naprawdę wyjątkowy czas. Za oknem śniegu nie ma, lecz Mikołaj zbliża się. Jedzie do nas jak co roku z nieba, by odwiedzić szkołę tę. Kiedy święta coraz bliżej, każdy czuje Święty Mikołaju, by rozniecać w sercach żar. Niech ten świąteczny nastrój trwa w nas nieustannie. Cudowną noc zatrzymaj się i spojrzyj na mnie w moich oczach. Łzy radości i pragnienia w nowy rok. Niech już nigdy świąteczny nastrój trwa w nas nieustannie. W cudowną noc zatrzymaj się i spojrzyj na mnie w moich oczach. Łzy radości i pragnienia w nowy rok. Niech już nigdy zło w sercach nie gości. Wiwat święta jest w nich moc. Wiwat święta.
fajny dzień. No, jest coś takiego w świętach, dzięki czemu wspaniale się czuję. Ja to już się nie mogę doczekać Wigilii. Chciałam kosztownych prezentów, ale Mikołaj przyniósł mi coś znacznie lepszego. Świąteczną radość. Mikołaj wiedział lepiej. No pewnie, Mikołaj jeździł z saniami, by szerzyć świąteczną radość. Ja to zawsze mam wrażenie, że w taki czas czeka nas coś wyjątkowego. I ludzie jakby milsi. Tak, milsi, milsi. Ach, ten wyjątkowy czas. Ale przecież to nie od kalendarza zależy, czy jesteśmy dla siebie życzliwi. A może by się tak udało być dobrym każdego dnia? Little gingerbread Santa's, there's nothing left to